wiedziałam, że jestem dobrze przygotowana na wysokie skakanie, aczkolwiek Mistrzostwa Świata to jednak jest to duża impreza. Także tutaj przed przyjazdem bardzo się już denerwowałam tym, żeby właśnie móc pokazać, na co mnie stać, żeby wykorzystać te możliwości, które mam. Ale nie wyobrażałam sobie, że zajdasz tak daleko, że tutaj będzie ten rekord życiowy i będzie pierwsza ósemka. Na pewno startujący na takich zawodach każdy liczy na jak najlepsze miejsca, jak najlepszy wynik, ale tutaj niespodzianka. Na początku oczywiście śmiech i przerażenie w jednym momencie, ale później też trener uspokoił mnie, także powiedział, że spokojnie trzeba na rozgrzewce oddać skoki na wyższych wysokościach, pomału po prostu potraktować rozgrzewkę już jako konkurs, żeby wejść na te 1,89 m, na tą pierwszą wysokość jakby w pełni konkursu. Także tutaj już sobie z tym poradziłam. Były błędy techniczne, jednak nie widziałam jeszcze wszystkich skoków, ale te, które tam obserwowałam i sama czułam, to jednak jeszcze te błędy techniczne były. No ja mam jeszcze tutaj problem niestety z tym rozbiegiem i dwoma znakami na rozbiegu, ponieważ przez cały sezon skakałam z większą ilością znaków. Na innych meetingach nie było to egzekwowane, tutaj już na Mistrzostwach Świata niestety ściągali te dodatkowe znaczniki, także tutaj na rozgrzewce było w porządku, bo był pełen rozbieg, jednak już przy rozpoczęciu konkursu ściągnięto mi te dodatkowe znaki, także tutaj było troszeczkę problemów. W tym roku właśnie dużo pracowaliśmy nad poprawą techniki biegania, praktycznie nad zmianą rytmu biegania, inny sposób. Kiedyś prezentowałam troszeczkę wolniejszy sposób biegania, teraz on jest taki bardziej dynamiczny i myślę, że to się sprawdza. Wiem, że stać mnie jeszcze na przełamanie tej bariery 2 metrów. Przede mną też dalej ciężka praca, także jest motywacja i miejmy nadzieję, że jest to początek dobrego skakania. Zawsze te rekordy życiowe były lepsze na stadionie otwartym, ale na hali przede wszystkim nie przeszkadzają warunki atmosferyczne. Jeśli dobrze będzie przeprowadzone, to dla mnie to trening, to nie ma to dla mnie znaczenia, czy jest to hala, czy jest to stadion otwarty.